Taka moja rada na starcie, jeżeli szukacie dobrych kulek z automatów nadmorskich z dobrymi klockami, to żebyście byli zadowoleni, to najlepiej po prostu przestać ich chyba szukać. WTF, WTF, WTF! Cześć! Witam Was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak się złożyło, ci co obserwują mnie na Instagramie generalnie zapewne wiedzą, że byłem teraz 10 dni prawie nad polskim morzem. Niestety, niefortunnie, jeżeli chodzi o dobór tutaj podróbek do miejscowości, wybrałem Międzyzdroje. W Międzyzdrojach tego kiczu, tej takiej cepeli jest zdecydowanie bardzo mało, a z roku na rok coraz mniej. Ci z Was, którzy byli w tej miejscowości, zapewne już to wiedzą. To nie jest Władysławowo czy Łeba, gdzie też byłem w ostatnich latach, gdzie te stoiska z Chińczykami po prostu się mnożą, tak jak na Krupówkach, czy mnożą jak koronawirus, lada chwila w kolejnej fali. Chcę iść w końcu z dziewczyną do kina, tylko wcześniej pokonam tego COVID-a. Międzyzdroje jednak jakiś tam gust mają i chyba, nie wiem, może miasto im nawet zabrało takich podróbek, bo to dla mnie też jest to takie dziwne, że tego jest tam tak po prostu mało. Niemniej wyhaczyłem, przy czym muszę zaznaczyć, w Międzyzdrojach wyhaczyłem tylko i wyłącznie 3 miejsca, gdzie takie punkty były, gdzie takie maszynki znalazłem. 2 są za 5 zł, mianowicie ta oraz ta była za 2 zł. Dziś sobie faktycznie otworzymy jedną, bo też nie chcę przedłużać, moi drodzy. Co ważne, tak jak mówiłem, w Międzyzdrojach tego nie ma dużo, jednakże jakieś tam te automaty znalazłem. Spodziewam się tutaj raczej syfu, no bo co tutaj dużo gadać, no te kulki nigdy nie okazały się dobre, a wręcz przeciwnie, o ile w ogóle znajdujemy tam w środku klocki, bo tak, były takie przypadki, że w środku znajdujemy jakieś metalowe brońki, które nawet nie pasują do rączki figurek, nie mówię nawet o podróbkach, ale o Lego, jakichkolwiek figurkach, do niczego to nie pasuje. Tak jak mówiłem, 2 kulki te sobie odkładam na bok. Tą oto kulkę kupiłem no w automacie za 5 zł. Już Wam teraz pokazuję screen. Obrazek pokazuje, że w środku powinniśmy znaleźć coś tutaj z tego repertuaru. No wybaczcie, ja już mocno śmiem wątpić i to nawet po opakowaniu z zewnątrz, bo widzę tu ewidentnie minionka i to me 3, minionki 3. No, co innego X Lego było obiecywane, a dostajemy co innego. Już więc na starcie jakby ocena leci mocno w dół, no niczym moja ocena pogody nad morzem, bo kurczę, powiem Wam szczerze, 2 dni słońca, 3 dni deszczu, 5 dni no szaroburości, czyli też brak plaży i tak dalej. No nie najlepiej, nie najlepiej. W ogóle słości ostatnio też otwierałem, nawet mam tutaj jeszcze skorupkę. I aczkolwiek to nie było już takie tragiczne, więc kto wie, może tutaj też coś trafia takiego. Niemniej, no mówię, płacąc 5 zł w ten automat, chciałbym dostać coś z Lego City, no bo to jest reklamowane na okładce. A co dostajemy? A dostajemy jakiegoś faktycznie miniona, czyli coś skrajnie innego. X-Ward, czyli po prostu, wiecie, przypuszczam, oni to po prostu kupują na Ali, ładują to do tych bombeczek. Swoją drogą całkiem spoko są te bombeczki, jeżeli chodzi o przechowywanie zestawów jakichś małych. Mógłbym sobie takie składać do mojego sklepu przystańklocków.pl. No muszę to rozważyć, bo faktycznie małe zestawy się tutaj świetnie kompletowało do czegoś takiego. Co w ogóle tutaj dostajemy? No nawet nie dostałem pomiętej instrukcji, a dostałem pomiętą kartę. Gdyby ktoś chciał sobie grać z takimi kartami, no to super, nie? Jakby w ogóle, wiecie, super. Jeszcze pomiętego stołu do tego brakuje. Nie ma tutaj ani absolutnie żadnej instrukcji, ani nic. Karta jest zmięta i po prostu nie nadaje się do niczego innego jak do kosza. Nawet jeżeli ktoś by tutaj chciał w to grać, no to kurde, sorry. Mamy tutaj takie coś i faktycznie, okej, dobra. Doceniam to, że mamy kartę sparowaną z postacią, bo widzicie, mam tutaj tego Hitmana. No nie powiem, zupełnym przypadkiem rzeknę, że trafiła się figurka całkiem spoko, no WTF City, czy w ogóle w tym uniwersum WTF, jakby taki asasyn, no chyba jest postacią, która się tutaj zdecydowanie może przydać. Ja sobie ją teraz złożę i lada sekunda sobie ją ocenimy. I słowo sekunda było tutaj faktycznie mocno kluczowe, bo nawet bez speedbuildu ja tu budowałem jakieś 10 powiedzmy sekund. No i co tu dużo gadać? No wiecie, no nie wygląda tak minionek. No kurczę, jeszcze gdyby Lego nie wydało w tym roku minionków, nie mielibyśmy tego porównania, no moglibyśmy się jakoś mocno łudzić, mocno, tak mocno przemykać oczy, by będzie cienkie jak Chińczyki, ale tu się po prostu nie da. No taka wersja, uważam, nie wygląda zbyt dobrze. No normalny hipek po prostu z głową miniana, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kolorystykę, nie wiem, czy to widzicie, no to tutaj jest trochę, no jest trochę inaczej niż w Lego.
drugiego. Ja tutaj wezmę jakąś figurkę, może randomowego policjanta, może go skuję w kajdany i zabierze dziś do jakiegoś WT w więzienia. Bo ta kolorystyka jest taka, widzicie teraz żółty, jak się prezentuje w dotknięciu z tym. To jest taki zielonkawy, ten żółty. Oczywiście, mnie to jakoś specjalnie też nie przeszkadza, po prostu zakładam, że figurka ma taką kolorystykę i tyle. Jednakże chcę, żebyście mieli na uwadze, bo po prostu patrząc na miniona możemy mieć złudne niestety wrażenie, że jest on żółty. No nie jest, moi drodzy. Ja chyba kiedyś z tej firmy miałem już miniony, ten taki hawajski, chociażby tutaj kiedyś chyba był. Odnośnik was teraz zaprasza. Collect them all, nie jest to namowa, na którą bym wszedł, moi drodzy. Jeżeli chodzi o nadruk, no jakiejś mega tragedii tu nie ma. Jest prosto, jest wręcz no, topornie i siemiężnie, trochę jak w latach 90. w Lego. Taki prosty po prostu nadruk, jakby ktoś to w paincie na szybko robił. Spodnie nie zadrukowane. Ale powiem szczerze, no nie jest najgorzej. Chodzi to w miarę okej. Nóżki trochę za luźno. Rączki zdecydowanie prawidłowo. Obracają się, działają, wszystko funkcjonuje. Główka, no powiedzmy, też spoko, ale do tego wyglądu jest mu oczywiście daleko jak najbardziej. Przy czym nie jest to dla mnie już jakieś duże zaskoczenie, bo już takie coś miałem. Zaskoczenie możecie mieć, gdy faktycznie podchodzicie do tego automatu i widząc Lego City chcecie rzucić sobie, wygrać figurkę, czy nawet pojazd, bo i to jest pokazane na okładce. A tu dostajecie takie coś, dlatego ja nie mogę temu wstawić zbyt dużej oceny, bo klocek jest no klasyczny Chińczyk za 5 zł na ocenę 5, tak? Jesteśmy jednak okłamywani, dlatego powstrzymam się od oceny, ale musicie wiedzieć, że nie jest ona zbyt wysoka, bo po prostu jesteśmy okłamowani bezczelnie co do treści tej zawartości. A przypuszczam, że kolejne kulki wcale nie mogły zawierać kolejnych minionków, tylko inne kolejne podróbki, które po prostu gdzieś tam kosztowały hurtownika 2 zł i on to upchał do maszyn za 5. Tak zakładam, oczywiście nie wiem tego. Jeżeli braliście udział w X-Lego, w sensie w maszynie X-Lego, w losowaniu X-Lego i mieliście coś innego niż minionek, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, bo mogę się mylić, troszkę żałuję i chyba na przyszły lata zrobię więcej takich eksperymentów, że faktycznie kupię więcej tych kulek w jednym automacie i będę patrzył. Ogólnie rzecz biorąc, nie polecam, moi drodzy, nie polecam, tak jak wychodzić teraz na plażę, bo właśnie leje deszcz i być może to słyszycie gdzieś tam u góry. Polecam natomiast na pewno zostawić mi subskrypcję, bo nie tylko jeszcze inne kulki, a na pewno będą bekowe, bo ja poniekąd już widzę coś w środku i no, subskrypcja wam się przyda z dzwonem, żeby tych filmów nie przegapić po prostu. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną i mam nadzieję, że wkrótce widzimy się w kolejnych odcineczkach. Bye!